Cześć, siemaneczku, tutaj Bartosz Olej z Polish Fighters, a ze mną jest zawodnik KSW Patryk Kaczmarczyk. Cześć, siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Patryk, no to zaczniemy chyba od tematu twojej walki. W końcu wyczekiwany rewanż z Robertem Hałom, opas tymczasowy. Powiedz mi, czy to była jedyna dla ciebie opcja, czy jeszcze jakaś inna walka wchodziła w grę? No szczerze, jeżeli mam być szczery, no to walczyliśmy o to z Arturem. Chciałem, bo no z dwóch przyczyn. Pierwsza główna, to powiedziałem, że wracam i chcę walkę o pas. Po pokonaniu Daniela Rutkowskiego uważałem, że zasługuje na to. Jak widać, KSW też tak uważało. No i powiedziałem, że bez względu na to, jaki przeciwnik, chce walczyć o pas. I podtrzymuję to, że nieważne, kto by to był, ale jak walka o pas, no to czy to byłby Salah, czy to byłby właśnie Robert, czy ktokolwiek inny, to zgodziłbym się. No ale druga opcja była taka, że wiedziałem, że gdzieś Salah broni tego pasa w 70 i no i że gdzieś tam ma końcówkę kontraktu. Także no naciskaliśmy na to, żeby to był Robert Ruchała. Także historia idealnie się zgrała, no bo mamy gdzieś tam wspólną przeszłość. Już dwa razy tak naprawdę walczyliśmy na TFL-u, gdzieś w semipro wygrywałem ja, a później Robert mnie pokonał w KSW. No i teraz spotykamy się trzeci raz na szali jest pas. Tymczasowy, aczkolwiek no zobaczymy, czy tymczasowy, bo to wszystko zależy od tego, czy Saladin przejdzie do innej organizacji, czy zostanie u nas w KSW. A jak czujesz właśnie, czy Salah twoim zdaniem zostanie, czy te oferty od innych organizacji będą na tyle mocne, że odejdzie? Bo mówi się, że PFL tam może złożyć bardzo potężną ofertę. Szczerze, na jego miejscu raczej bym się nie zastanawiał i no kurczę, jeżeli zostanie, to chyba nawet PR-owo będzie to dla niego źle, no bo jakby gość jest fenomenem, zrobił wszystko, co mógł zrobić w KSW. I na jego, gdybym ja był na jego miejscu, pewnie szedłbym dalej zawojować cały świat, żeby mnie poznali wszyscy, bo na pewno na to zasługuje. To jest, to widzimy, tytan, ciężka praca, mega talent i gość ma wszystko. Ma chyba wszystko do tego, żeby stać się super gwiazdą. A oglądałeś wczorajszy KSW w Paryżu? Jak generalnie oceniasz jego pojedynek? No bo skończyło się dosyć szybko. No miazga, no co tu dużo mówić. Wiadomo, że Mircea nie miał dużo czasu na przygotowanie i no ale czy to jakoś by zmieniło wynik walki? Wydaje mi się, że nie, że to był duży faworyt i szczerze nie widziałem płaszczyzny, w której Mircea mógłby zagrozić Salahowi. Mogłoby to pójść w jego stronę tylko w przypadku takiego knockoutu, jak na przykład zafundował kiedyś Salahowi Torres, nie? No ale innej opcji w tym pojedynku nie widziałem. Jak zobaczyłem w pierwszej rundzie, jak rusza się Saladin, no to mówię, nie, no nie ma to w ogóle o czym mówić i faworyt jest tylko jeden. A jak w ogóle ci właśnie wczorajsza gala w Paryżu podobała? To jakby cię tak by najbardziej cię zaskoczyło i czy ty chciałbyś jakąś walkę w KSW stoczyć właśnie za granicą? Czy to w Czechach, czy to we Francji? Szczerze to bardzo bym chciał zawalczyć gdzieś za granicą i ten rynek francuski i Wielka Brytania, a Czechy. Czechy może, kurczę, tak jakoś, nie wiem, ale to jest taki bliski sąsiad, że jakoś może tak mocno by mnie to nie jarało, no ale jakieś kierunki w stylu właśnie taki Paryż to coś super, bo możesz tam polecieć, wiesz, no ten klimacik. Tylko wiem, że chłopaki trochę się skarżyli, bo nie dało chyba KSW za bardzo pozwiedzać, dlatego że chociażby Albert chyba miał rano w sobotę lot i w niedzielę rano wracał, także nie dali mi się nacieszyć tym Paryżem, ale no chętnie bym zwiedził trochę świata i też o tym myślałem trochę, że fajnie było zawalczyć. W ogóle kiedyś byłem planowany jeszcze do pierwszej walki z Robertem na galę w Chorwacji, miała być ta gala w Puli, no to tam to w ogóle dla mnie to jest miejsce, w którym na pewno chciałbym zawalczyć, bo tam jest cudownie, to wygląda jak koloseum takie prawdziwe, także tam na pewno bym bardzo chciał zawalczyć. A jeszcze wracając, o co jeszcze pytałeś, czy mi się gala podobała, to tak. Trzy ostatnie walki mi się podobały, tak szczerze ci powiem, reszta niekoniecznie. A co sądzisz o tej sytuacji, co się stało w walce Mariana Żółkowskiego? Bo ty miałeś też okazję sparować z Marianem, trenować. Niesamowity pech, nie? Ja traktuję Mariana jako naprawdę mojego bardzo dobrego kolegę i życzę mu jak najlepiej zawsze i załamałem się wczoraj. No, ciężko mi było nawet oglądać tą walkę Salaha, bo naprawdę kurczę, staram się zawsze tak wejść w skórę tego gościa, który tam przeżywa te emocje i no i Mariana los naprawdę nie oszczędza i nie wiem tak szczerze nawet jak on się teraz może czuć,
ale na pewno nie jest to nic dobrego w jego głowie, bo nie dość, że ten stadion, to jeszcze teraz taka sytuacja, gdzie moim zdaniem on wygrałby z Varelą. On jest na pewno lepszym zawodnikiem niż Varela i kurczę, no bardzo dużo pecha ma Marian i ciągle wierzę, że jednak wróci i będzie wygrywał, ale wiem też, że kontuzje barków są, no jeszcze takie są mega poważne i to nie jest tak, że tylko ten bark wypadł, ale ja wiem, że zazwyczaj jak kolegom na macie wypadał raz bark, to potem to się powtarzało i nie daj Boże, żeby było tak w przypadku Mariana, ale myślę, że musi bardzo dobrze zadbać teraz o ten bark i nie chcieć też za szybko wrócić i się odbijać, bo to też do niczego dobrego nie prowadzi. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego pojedynku z Robertem. Powiedz mi, czy ty przygotowując się do tej walki oglądałeś sobie tą pierwszą waszą walkę, czy w pierwszą walkę w KSW? Tak. Już od razu ci mogę powiedzieć, bo byliśmy w Stanach jeszcze z Adrianem Hamerskim i puszczaliśmy sobie tą walkę. No i szczerze pierwszy raz bo tam obejrzałem ją może dwa razy po tym, jak przegrałem wtedy. No i nie chciało mi się na to później patrzeć już przez bardzo długi czas. Ale teraz ją odpaliłem i tak szczerze, to ta walka wcale nie wyglądała tak źle, jak ja widziałem to w mojej głowie podczas trwania tej walki, bo tam pierwsza runda była dla mnie naprawdę strasznie słaba, dlatego że przechwycił mój tam chyba trzeci czy czwarty low kick i siedział po prostu w kontroli, no nie wiem, gdzieś w półgardzie, później za plecami przez 4 minuty, tak? No to totalnie przegrana runda. No ale to była runda, gdzie on nie zrobił mi żadnej krzywdy, to było takie typowe 10-9. No i ta druga runda, znaczy tam było tak bardzo mało takiego fighting IQ z mojej strony, które uważam, że teraz mam na dużo większym poziomie. Gdzieś rozbiłem nogę Robertowi w tej drugiej rundzie już i tam była taka sytuacja, gdzie kopałem jeden low kick, patrzę, boli go noga, dobra, drugi low kick, super, zaraz rozwalę mu tą nogę. No i trzeci raz bez żadnej zmyłki, bez żadnego doprowadzenia, trzeci raz ten sam low kick, no i musiało to się skończyć po prostu obaleniem ze strony Roberta. No i tam gdzieś z półtorej minuty chyba kontrolował mnie w parterze. Po tym jak już wstałem, to znowu zacząłem przeważać tą walkę na swoją korzyść, no ale już gdzieś tam na uratowanie tej drugiej rundy było za późno. Chociaż na anglojęzycznym komentarzu mówili, że wygrałem tą rundę, także... No i u jednego sędziego chyba też nawet wygrałem tą drugą rundę. No a trzecia runda już chyba u wszystkich sędziów, albo u dwóch przynajmniej, na pewno wiem, że wygrałem trzecią rundę. I to była chyba moja najlepsza runda w tym pojedynku, bo skupiłem się wtedy już na boksowaniu bardziej niż na kopaniu. No i co? No na pewno dużo wniosków wyciągnięte z tej pierwszej walki. No ale nie ukrywam, że też ja jestem już zdecydowanie innym zawodnikiem niż w tamtej walce. Robert tak samo. No kurczę, no uważam, że to będzie całkiem inne starcie. I przede wszystkim w pięciu. A jak właśnie oceniasz jego progres? No bo to miał bardzo dobre walki z Bajano, ze Skiewem i też jako zawodnik się rozwinął i na pewno nie jest już, tak jak powiedziałeś, tym samym zawodnikiem, co wtedy. No tak, no wiadomo, że wiesz co, rośniemy w siłę, ciągle się rozwijamy i dążymy do tego, żeby być jak najlepsi, ale no nie wiem, nie czuję respektu przed jego umiejętnościami, nie czuję się jakoś, wiesz, słabszy w jakiejkolwiek płaszczyźnie od Roberta i wierzę, że rozegram to na swoich zasadach. Powiedz mi, czy między wami jest jakakolwiek zła krew, ponieważ tam trochę management jakby Roberta wbijał wam trochę szpilki za to, że nie chcecie tej walki wziąć wcześniej, czy po prostu wasze relacje są dobre? No ja się już wypowiadałem na temat jego menadżera, to jest gość, który po prostu szuka atencji i sam Robert nie, sam Robert to jest w porządku gość, tylko ma po prostu menadżera, który jakby chce się chyba bardziej wypromować i szuka jakiegoś takiego, wiesz, poklasku w internecie, co widać nawet było po tych jego tweetach, ale kurczę, ja mam papiery na tą kontuzję, na wszystko już, papiery już mówię, jak jakiś, wiesz, mam wszystko na tą kontuzję, mam, wiesz, stary, szczerze, do dzisiaj kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć, no ciągle mam widocznego jakby siniaka po tej kontuzji, po Danielu Rutkowskim, tak, jak tam doszło do zmiażdżenia mojego mięśnia w nodze. Także to nie jest tak, że ja coś udawałem, że ja po prostu chciałem, nie wiem, lepiej się przygotować, czy co. Znaczy, na pewno chciałem się dobrze przygotować, przez to powiedziałem, że najwcześniej maj. No, kurczę, może w kwietniu byłbym gotowy, ale to tak jak wiadomo, to był Paryż, to nie, szczerze nie wątpię w to, że KSW chciałoby robić taką walkę w Paryżu, mając na uwadze to, że trzeba wyprzedać tą halę w Gdańsku.
No i jeszcze wracając do tej kontuzji, no to nie było coś takiego, że ja wiesz, że ja mogłem od razu wrócić do pełnej sprawności. Bardzo długo nie mogłem sparować z tą nogą, także maj to jest taki najwcześniejszy termin, który mogłem wrócić. A szczerze, gdyby nie ta walka o pas i gdyby nie ten nacisk na Roberta, to pewnie wróciłbym jakoś lipiec, sierpień. Do tej walki przygotowywałeś się również w Killcliff. Opowiedz może właśnie coś o tych przygotowaniach. Tutaj rzeczywiście fani mieli okazję zobaczyć chociażby twoje vlogi, gdzie tam troszeczkę, nawet trochę dużo pokazałeś tych sparingów, ale jak możesz powiedzieć właśnie, jak to wyglądało, z kim sparowałeś i czy planujesz jakby Killcliff włączyć jakby do swoich stałych przygotowań w kolejnych pojedynkach? To może zacznę od tego. No tak, wspaniała przygoda, 5 tygodni w Miami na Florydzie. Pierwszy raz byłem w Stanach, także dla mnie to też coś super. A samo Killcliff, no mega klimat. Klimat na sali robił dla mnie największe wrażenie. Tak naprawdę z całych Stanów Zjednoczonych największe wow to był klimat tej sali, bo no bo wiesz, robisz, zdaję na to robiłem z bardzo dużo z Polem Hughesem, mistrzem Cage Warriors, który moim zdaniem jest teraz największym takim talentem, prospektem. No on był wcześniej 66, teraz jest 70 kilo, ale no myślę, że zaraz zobaczymy go w UFC. 10-1 rekord, no przemocny gość. I z nim, na przykład robię z nim technikę, a obok stoi, robi lowler i podpowiada, nie? No to jest, wiesz, grube, nie? I wiesz, no dużo tam, no nie wiem, przykładowo Tyron Spong, prowadzący kickboxing, czy robiący mi tarczę. Sparingi z chłopakami z UFC, tam był taki Esteban z 70 kilo, Ribovicius bodajże, też mocny chłopak, mega mocna stójka. Giagus, który teraz wczoraj walczył na UFC, no przegrał co prawda, ale też mocny zawodnik, z którym miałem okazję bardzo dużo porobić. No ale też zawodnicy, których jeszcze nie zna może cały świat, czy nie są gdzieś w UFC w największych ligach, ale był taki na przykład Rosjanin Nikita i no i z nim miałem naprawdę mega mocne przeprawy. To jest 70 kg kategoria, no ale naprawdę przemocny gość. I był jeszcze jeden taki, od niego też wyciągnąłem kilka fajnych myczków. Zapaśnik z 61 kg z Bellatora. Kurczę, musiałbym wejść na Instagram i zobaczyć, co, jak on się dokładnie nazywał, bo nie pamiętam, ale wiem, że to z kadry narodowej Stanów Zjednoczonych w zapasach chłopak i no i też dużo z nim sparingów zrobiłem. Fajnie też było posłuchać tego, co on ma do powiedzenia i tych jego myczków, czy jakieś fajne rzeczy przy ścianie, czy w polu, jeżeli chodzi o zapasy. Także no, wspaniała podróż i myślę, że bardzo dużo dla siebie wyciągnę z tego obozu. A czy będziesz chciał tam wracać? Tak mniej więcej, że wiadomo, że to nie jest tania przygoda tam wracać do przygotowania, ale czy chciałbyś, bo to na pewno będzie procentowało. Szczerze, no na tym etapie, w którym jestem w KSW, no KSW naprawdę bardzo dobrze mnie traktuje i uważam, że mógłbym sobie pozwolić nawet co przygotowania jeździć, ale myślę, że będę sobie to gdzieś tam rotował, bo też nie ukrywam, że jestem zakochany w klimacie Tajlandii i chyba następny mój obóz taki typowo treningowy. Gdzieś tam mam takie plany, żeby też spełnić jedno marzenie związane z Tajlandią i z Muay Thai, także taki obóz hardkorowy chcę zrobić najbliższy w Tajlandii. A czy będzie to po tej walce, czy po następnej, to jeszcze zobaczę, jak tam moje plany, jak tam mi się wszystko w życiu poukłada. I przede wszystkim to też zależne od wyników, bo no bo nie ukrywam, że w tym roku chciałbym zdobyć ten pas i go obronić. Także zobaczymy, jak wszystko wyjdzie. Nie ukrywam, że też bardzo chciałbym odwiedzić właśnie Paula Hughesa, bo złapałem z nim mega, mega kontakt tam będąc w Killcliff i trenuję w jednym klubie z chociażby Markiem Jakimowiczem, który niedawno walczył na Babilonie, nie na Bellatorze. Na Babilonie przegrał co prawda, ale też mega mocny gość i mają tam bardzo fajną ekipę i widać, że są naprawdę dobrze wyszkoleni. Powiedz mi, czy jeszcze planujesz jakieś właśnie wyjazdy sparingowe gdzieś w Polsce, na jakieś właśnie obozy, czy gdzieś może do jakichś innych klubów, czy na razie tylko Radom i Skra? Wiesz co, no myślę, że właśnie do Skry sobie będę teraz jutro jest poniedziałek, jutro pojadę na chyba zapasy zrobię rano z chłopakami w Skrze. No i we wtorek planuję, już w tamten wtorek chciałem pojechać na cały dzień do Łodzi, bo tam rano mają sparingi, chyba z 10 rund sparingu i wieczorem zapasy z Marcinem Bandlem, także tylko, że w tamtym tygodniu chłopaki Jasiu, Rzepa i tak dalej chyba pojechali na obóz, z tego co widziałem w góry, także no stwierdziłem, że dobra, odpuszczam jeszcze ten wtorek, ale ten kolejny na pewno pojadę posparować, no bo tak jak mówię, no jest Rzepa, jest Jasiu, też taki mniej znany, może szerszej publiczności, ale Kisiel, który też bardzo, bardzo mocny zawodnik,
czy Marcin Bandel. Bardzo lubię do nich jeździć, lubię z nimi robić i w tych przygotowaniach też teraz na końcówce na pewno pojadę i posparuję z chłopakami. Powiedz mi, czy na ten moment, jeśli chodzi o twoją dywizję w KSWD, jest jakiś zawodnik poza Salachem, wiadomo, jest jeszcze pełnoprawnym mistrzem, jest jakiś zawodnik, z którym ty chciałbyś się tak wybitnie zmierzyć jeszcze? Kurczę, myślę, że to jest Robert Ruchała na tą chwilę i to jest ta walka, którą chcę wygrać. Nie myślę o tym, kto jest jeszcze, bo jeszcze wiesz co, na przykład doszedł do naszej dywizji bardzo mocny gracz w postaci Katra Formeli. Zobaczymy, jak wiesz, jak on będzie sobie radził w KSW, bo to też gdzieś tam na przyszłość może być bardzo mocny przeciwnik dla mnie. Uważam, że on umiejętnościami jest naprawdę wysoko i to jest kolejny mocny gracz. Zobaczymy, jak teraz ta walka z Willą. Tego Willi też nie skreślam, bo je też zaskoczył w walce z Harzewskim. Także wiesz, no wielu mocnych graczy jest w 66 kilo i trzeba po prostu obserwować, co się dzieje w kategorii i reagować na to, wiesz, jaki przeciwnik będzie później dla mnie najlepszy i medialnie, i sportowo, także najpierw skupmy się na Robercie, bo to jest to, co jest najważniejsze, także walka o złoto i w tej chwili nic innego się nie liczy. Wspomniałeś o Łukaszu Harzewskim, no ja nie mogę wspomnieć o twoim świetnym twicie po walce Daniela Rutkowskiego, zaproponowałeś wybitne starcie w KSW, czyli Łukasz Harzewski kontra Daniel Rutkowski. Powiedz mi, skąd się w ogóle to wzięło? Czy to jest takie trochę odbicie piłeczki w stronę Daniela za te jego słowa w twoim kierunku przed i po walce? No nie będę ukrywał, że jakąkolwiek sympatią pałam do Daniela Rutkowskiego po tym, co mówił i jak się wypowiadał. Nawet szczerze mogę powiedzieć, że go nie lubię. A co jeżeli chodzi o Harego, to ja pamiętam, ja nie wiem, czy on to w ogóle pamięta, ale on kiedyś też bardzo mocno ze mną jechał, jak wygrałem wtedy na Babilonie i krzyknąłem, że jestem przyszłością. I później powiedziałem po następnej walce, że mógłbym zawalczyć z Rutkiem, to ja pamiętam, że wtedy właśnie Harry, będąc mistrzem Fenu już wtedy, gdzie to było, Jezu, dawno temu. Czy on jeszcze nie był, przepraszam, on jeszcze nie był mistrzem, jeszcze Rembecki był chyba w Fenie, a on miał jakoś zaraz walczyć o pas. I on tam pisał, że no tam śmiał się ze mnie, normalnie w komentarzach na Facebooku pod jakimiś tam portalami typu, wiesz, jeszcze wtedy jak byłem młodszy, to czytałem te portale w stylu, wiesz, no już nie będę wymieniał po nazwach, ale już dawno odlajkowałem i nie czytam, co tam w ogóle ludzie piszą na mój temat, no ale wtedy jeszcze mnie to interesowało. I on tam w komentarzach normalnie pisał, jaki ja jestem ten, wiesz, no wiadomo, że ja nic do niego, do Harego nie mam i totalnie, wiesz, luz, ale gdzieś tam jakaś zadra mi została i dlatego tą delikatną igiełkę wbiłem, że no panowie w tych ostatnich walkach pokazują no tragiczny styl walki. Nie chcę tego, nie chciałbym jako kibic tego oglądać, tak jak na przykład Barrio teraz zrobił w tym, we Francji, nie? Chciał się Genialna walka była, no trzeba powiedzieć, widowiskowa, no, mocna. Coś takiego powinno być kastrowane moim zdaniem, wiesz, nie może być czegoś takiego, że ty, wiesz, dociskasz tego gościa, uderzysz jeden cios i już jest aktywność, potem masz 30 sekund, nic nie robisz, uderzysz dwa ciosy i to jest aktywność. Sędzia powinien normalnie, nie wiem jakie są odnośnie tego przepisy, ale takie rzeczy powinno się rozrywać i albo powiedzieć, że nie wiem, tak jak jest w zapasach, masz 30 sekund na akcję, na przykład, nie? Wiesz, w zapasach zawsze tak było, jak była pasywna walka, ktoś, jeden z zawodników tworzył pasywną walkę, to sędzia podnosił rękę z opaską tego zawodnika, dajmy na to niebieski, czerwony i masz 30 sekund na akcję. Jeżeli nie wykonasz tej akcji, no to traciłeś punkty, a w tym przypadku mogło być, że wracamy na środek klatki, nie? I dalej walczymy normalnie, wiesz. Powiem ci szczerze, że no ja czekam oprócz twojej walki na konferencję przed galą, bo wydaje mi się, że ty troszeczkę z Robertem jakieś uprzejmości wymienicie. Czy już mniej więcej ty wiesz, kiedy ta konferencja może się odbyć i czegoś jakby po niej możesz spodziewać? Nie, szczerze nie mam pojęcia. No i kurczę, wiesz co, to też jest tak, że może przed tą galą w Radomiu taka konferencja była potrzebna, ale przed tą galą, wiesz co, ja z Robertem normalnie gadałem w samolocie, normalnie rozmawialiśmy, wiesz, gdzieś tam na nagrywkach jakoś. Nie wiem w sumie, o co miałbym się do niego przyczepić, może on coś do mnie, wiesz, wypali, nie wiem. Ja mogę, jeżeli mogę mu o cokolwiek ciupnąć, to jego styl walki trochę może, na przykład po tej ze Skijewem, ale tak to szczerze nie wiem, no. Nie będzie tam raczej jakiegoś, wiesz, ostrej wymiany zdań. Ja nie ukrywam, że była propozycja ze strony Huberta Mściwujewskiego,
przed moją walką na przykład z Rutkiem, żeby zrobić tak, jak robią na Fejmie face to face, nie? No ja się oczywiście zgodziłem, ale to zrobiła druga strona, nie wiem, bo tego projektu nie udało się zrealizować. A wiem, że Hubert usilnie starał się to zrobić. Także no, sami możecie wyciągnąć wnioski. Ale co? Ale no w tej sytuacji ja nie wiem, czy to będzie jakieś wow na tej konferencji. Tam nie ma chyba, no może Bartos z Grzebykiem, bo oni się też chyba nie lubią, to tam może coś będzie ostrzej, ale też wiesz co, ogólnie konferencje na tych sportowych galach są potrzebne na pewno, trzeba to robić, ale kibice też muszą oczekiwać zupełnie czegoś innego niż wiesz, na tych patogalach freakowych, no bo niestety przyzwyczailiśmy publiczność do tego, że na tych konferencjach dzieje się nie wiadomo co, no a tak naprawdę no to na tych sportowych często konferencjach nie ma tak dużo, wiesz, możesz wyciągnąć smaczki z jakichś przygotowań, z jakichś, nie wiem, no ciężko stwierdzić tak naprawdę, to zależy też od dziennikarzy bardzo dużo, o co będą pytać, ale na pewno nie będziemy się tam obrzucać mięsem czy rzucać na siebie z rękoma. Okej, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz kogoś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila i twój czas. No dziękuję mojemu całemu teamowi, wszystkim z Radomskiego Klubu Taekwondo. Pozdrawiam wszystkich chłopaków, którzy pomagają mi w tych przygotowaniach, w sparingach. Nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, bo to wiadomo, o kimś mógłbym zapomnieć. Pozdrawiam przede wszystkim mojego głównego sponsora Łukasza Chruślaka, Hudson Materiały Budowlane. No i wszystkich wspierających, Eko Gwarancja za to, że też bardzo dużo pomogliście mi w tym wyjeździe do Stanów. No i wszystkich innych, już nie chcę się rozgadywać, bo zawsze o kimś zapomnę, także kto jest ze mną, ten wie, że bardzo, bardzo dziękuję. No i pozdrawiam przede wszystkim kibiców. Czekajcie na tą galę, bo wydaje mi się, że będzie ostro. Dzięki wielkie.